Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział drugi. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział trzeci już, przepraszam. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Es ist eigentlich nicht, dass sie an sie wendet, sondern dass sie charakterisiert. Tak, nie jest, że on do nich się zwraca, ale że on tutaj ich opisuje. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst, du bist aber tot. On mówi, ty masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Natürlich will Busse bewirken, das kommt hervor dann in den nächsten Versen. Naturalnie to, co może pokuta zdziałać, to widoczne jest w następujących wierszach. Aber zuerst in Vers 2 charakterisiert ihren Zustand. Ale najpierw on tutaj opisuje ich stan. Das Fatale, das Verkehrte von Thyatira und Sardes ist, najbardziej fatalną i złą rzeczą, która w Thyatyrze tu występuje, die Verbindung mit der Welt. To jest to, że nastąpiło połączenie ze światem. Und besonders auch die Verbindung mit der politischen Welt. A szczególnie te połączenie z politycznym światem. Und Thyatira hat Weltmächte beherrscht. I Thyatira opanowała te moce światowe. Und Sardes hat Schutz gesucht bei den Mächten dieser Welt. A znowu w Sardes widzimy, jak wierzący poszukiwali ochrony u tych władców tego świata. Es ist also ein anderer Aspekt in Sardes als in Thyatira. A więc widzimy tutaj inny aspekt w Sardes jak w Thyatyrze. Aber die Verbindung ist dasselbe. Ale połączenie ze światem jest takie same. Und wir werden dieses Sendschreiben an Sardes nur verstehen, wenn wir sehen, dass das ein Hauptpunkt ist, wo sie gefehlt haben. A te połączenie pomiędzy Thyatyrą a Sardes zrozumiemy dopiero wtedy, jeżeli pojmiemy, w czym oni zawiedli. Wir zweifeln nicht daran, dass die Reformatoren gläubige Männer waren. My nie wątpimy w to, że reformatorzy byli wierzącymi ludźmi. Die mit großem Mut und Einsatz ihres Lebens gearbeitet haben. Którzy z wielką odwagą i z wielkim oddaniem całe swoje życie pracowali. Und dennoch ist der Kern der Verbindung mit der Welt schon bei ihnen zu finden. A jednak pomimo tego można znaleźć ten rdzeń ich połączenia ze światem. Zwingli und Calvin, die in der Schweiz wirkten, Zwingli i Calvin, którzy działali w Szwajcarii, waren beides Staatsmänner. Obydwoje byli mężami stanu. Sie haben
Kirche mit Staat verbunden. Oni złączyli Kościół z państwem. Der Reformator Luther hatte mehr Licht. Junte? In dieser Sache mehr Licht. Ach, Luther. Reformator Luther posiadał już więcej poznania. Er hat die sogenannte Zwei-Reichs-Theorie gehabt. On utworzył tak zwaną teorię dwóch królestw. Einerseits das Reich Gottes, andererseits die Reiche, die Staat, die Staatsreiche, die Länderregierungen. Z jednej strony Królestwo Boże, a z drugiej Królestwo Ziemskie, panujące nad krajem. Er hat das also lehrmäßig getrennt. On to w swojej nauce oddzielił jedno od drugiego. Aber doch auch persönlich schon Schutz gesucht bei ihnen. A jednak osobiście też poszukiwał ochrony u mocy światowej. Wir sehen also den Kern dessen, was sich in Sardes entwickelt, schon bei diesen Männern. A więc źródło tego, czy rdzeń tego, co się w Sardes rozwinęło, znajdujemy już w sercu tych mężów działających. Und dennoch anerkennen wir sie als treue Gläubige. Ale jednak pomimo tego wszystkiego uznajemy ich jako wiernych sług Bożych, die mit großem Mut und Einsatz ihres Lebens für die Wahrheit gekämpft haben. Którzy z wielką odwagą i z wielkim zaangażowaniem walczyli o prawdę. Soweit sie erkannt haben. Na ile oni potrafili ją poznać.